magazyn żużlowy. Każdy poniedziałek od 18.15 wyniki, statystyki, rozmowy, przegląd prasy żużlowej i konkursy. Reklama. Sport żużlowy na antenie Radia Elka wspiera Apart Hotel, apartamenty Leszno przy ulicy Niepodległości 5, www.apartamentyleszno.com. Żużlowych emocji fanom czarnego sportu dostarcza wyłączny sponsor magazynu żużlowego, dealer samochodów Peugeot, firma B&B. W B&B czeka pełna gama samochodów Peugeot, osobowych i dostawczych, oryginalne części i profesjonalny serwis, najwyższej jakości usługi blacharskie i lakiernicze dla wszystkich marek. B&B. Zapraszamy do salonu i serwisu w Lesznie przy ulicy Poznańskiej 27 oraz do serwisu w Gostyniu, ulica Poznańska 33. Reklama. Dobry wieczór, witam w kolejnym poniedziałkowym, lutowym magazynie żużlowym. Jeszcze dobry wieczór, chociaż dzień coraz dłuższy i do sezonu żużlowego coraz bliżej. Leszyńskie Byki właśnie rozpoczynają zgrupowanie w Lloret de Mar w Hiszpanii. To tradycyjna forma przygotowań leszyńskich byków do sezonu. O tym już mówiliśmy w naszym poprzednim magazynie żużlowym. Powrót z tego zgrupowania planowany jest na 28 lutego, a później już tylko wypatrywanie pogody i możliwości wyjazdu na prawdziwy żużlowy tor. W piątek z kolei oficjalnie zakończył żużlową karierę jeden z najbardziej utytułowanych światowych zawodników, Amerykanin Greg Hancock. To jak mówią niektórzy kibice, koniec pewnej epoki. W przeszłości reprezentował również barwy Unii Leszno. Było to dość dawno, bo w latach 1992-94 Unia Leszno była dla niego początkiem przygody z Polską Ligą. Później pojawiło się jeszcze wiele przystanków w rozmaitych naszych klubach, a ostatnio związał się tak zwanym kontraktem warszawskim z beniaminkiem Ekstraligi Rowem Rybnik. Od pewnego czasu z powodu choroby żony, którą opiekował się, był jednak dalej od żużlowych torów. To też wieloletni uczestnik Speedway Grand Prix i walki o tytuł indywidualnego mistrza świata. W sumie ma na koncie 4 złote, 2 srebrne i 3 brązowe medale tej rywalizacji. Przypomnijmy też, że to był jeden z najstarszych czynnych żużlowców, bo dokładnie 3 czerwca skończy równo 50 lat. A teraz coś, zwłaszcza dla tych młodych kibiców, no tak ku przypomnieniu, że rzeczywiście Greg Hancock swoją przygodę z Polską, z polskim speedwayem rozpoczynał nie gdzie indziej, jak właśnie w Lesznie. Leszczynianin pan Andrzej Bortel, który trzeba przyznać na karierę Grega Hancocka, miał mocny wpływ, bo panie Andrzeju, może niewielu pamięta, ale to za między innymi pańską sprawą Greg Hancock trafił do polskiej ligi. Jego pierwszym klubem była Unia Leszno. Mam zaszczyt znać parę dobrych nazwisk żużlowego świata, między innymi Greg Hancock. Pierwszym jego klubem była Unia Leszno. Jak to się wytworzyło? Ponieważ Unia Leszno, klub z tradycjami od 1938 roku, jak te sprawy paszportowe już były trochę łatwiejsze do załatwienia, jeśli chodzi o działaczy i żużlowców z innych krajów, no Unia postanowiła zatrudnić, żeby ubarwić sportowe imprezy w Lesznie, postanowiła zatrudnić Amerykanów. Dlaczego Amerykanów? Ponieważ Amerykanie w 1991 roku zdobyli drużynowe mistrzostwa świata i byli zespołem liczącym się. Pierwszym takim mistrzem świata był Bruce Penhall i on przyjaźnił się z rodziną też Hancocka. I Bruce Penhall był pierwszym amerykańskim mistrzem świata w 1982 roku. Greg Hancock miał wtedy 9 lat. Urodzony w Kalifornii, jego ojciec był sponsorem Bobby Schwartza. Tak się szczęśliwie złożyło, że Bobby Schwartz mieszkał w Kalifornii, w tym miasteczku Wheater, na tej samej ulicy prawie co Greg Hancock. I Penhall namówił, najpierw jeszcze w drużynie juniorów w 1985 roku Greg Hancock
już się dał poznać jako uzdolniony junior, zdobywając mistrzostwo Wielkiej Brytanii. Za namową pan Hela przyjechał szkolić się, bo mu Penhall go ostro namawiał, że jeżeli chcesz w tym sporcie osiągnąć sukcesy, musisz jechać co najmniej do Europy, do Wielkiej Brytanii i Szwecji. I tak się stało. I dostał propozycję z Leszna. Z Leszna dostał propozycję wspólnie z drugim Amerykaninem, Ronim Korojem. Ta dwójka też przyczyniła się do tego, że Unia Leszno w 1992 roku wróciła do pierwszej ligi i przyczyniła się do tego dwójka Amerykanów. Jeśli chodzi o te akcenty leszczyńskie, Greg Hancock, musimy to też podkreślić, że zdobył też w Grand Prix Europy, to było w roku 1993. Na podium stanęło trzech zawodników. I czy ta trójka zawodników była związana z naszym żużlowym miastem? Czyli pierwszy był Lee Adams, drugi był Greg Hancock i trzeci był Nicky Pedersen. I ci wszyscy trzej zawodnicy startowali, najwięcej sezonów jeździł Lee Adams, potem Hancock i Pedersen też miał swoje chyba 2 lata, nie wiem dokładnie, ale chyba tak było. Panie Andrzeju, a ten pierwszy kontakt z Gregiem Hancockiem, dlaczego akurat na niego pan czy klub zwróciliście uwagę i jak wyglądały te pierwsze rozmowy przed wprowadzeniem do Leszna? Jak oni zdobyli to mistrzostwa świata drużynowe i parami Greg Hancock i Ronnie Corey, no to myśmy postawili na nich. Jak ja pierwszy raz zadzwoniłem do Grega Hancocka, to dostałem ten adres, dostałem od Neil Streeta, który był takim promotorem angielskim, który z tych krajów anglosaskich zawsze pomagał w tych pierwszych kontaktach na wyspach tym przybyszom, no, czyli Hancockowi, Korejowi, i oni startowali w Cradley Heath. Taki był pierwszoligowy klub i do niego też trafił Greg Hancock. I myśmy w Lesznie z Markiem Glapiakiem, synem byłego żużlowca, oglądali. Wtedy powstawały te, ja na to mówiłem, takie talerze, nie? Że pierwsze mecze myśmy oglądać, nie wszystkie, ale parę meczów żeśmy oglądali i między innymi to był Cradley Heath i jechało z Wolverhampton. No i był taki piękny bieg, którym się cieli zawodnicy przez 4 okrążenia. Hancock i Ronnie Corey i Marek mówił, wiesz co, trzeba wziąć tych Amerykanów, tu już jest Rickardson zajęty, Simon Wick też jest zajęty w klubie gwardyjskim Polonia Bydgoszcz, która miała, no załatwiała sobie wszystko, bo jak klub milicyjny zadzwonił do PZMOT-u, to była zupełnie inna reakcja pan pułkownik niż ktoś tam z biednego klubu z Leszna, prawda? Oni byli zaszokowani, że dostają propozycję z Polski, bo taki sam Ermolenko, były mistrz, utytułowany wschodząca gwiazda, ówczesna Rickardson, oni powiedzieli im podczas tych jazd samolotem i że w Polsce nieźle płacą i na co wy czekacie? Trzeba się wypromować, jak chcecie osiągać sukcesy w polskiej lidze. Jeśli chodzi o Grega Hancocka, to przede wszystkim on miał pewne też zalety organizacyjne. On był zawsze był przygotowany do zawodu, nie? Cokolwiek by się nie stało, czy coś. On przysyłał faks, będę w Warszawie samolotem o tej godzinie. To już wiedzieliśmy, że trzeba samochód podstawić i zabieramy faceta do Leszna. Nigdy nie stwarzał
żadnych organizacyjnych problemów. Był dobrze poukładanym żużlowcem, wszystko na czas. Jak pamiętam, jak były z tymi oponami te różne zagrania, bo Anglicy też wszyscy kombinowali, żeby zbierać czterygowe punkty, prawda? To nieraz próbowali, nieoznakowane opony były czy coś, no takie różne klocki. On miał wszystko przygotowane na super. I teraz wracając też do ich powrót do pierwszej ligi, to średnia punktowa Grega Hancocka była w 92 2 punkty, a powyżej 2 punktów Ronnie Corey miał mniejszą ilość meczy jechał, ale miał około 2,50. Oni wspomogli, oni byli w pierwszej trójce punktujących zawodników, to zawsze, a tak to myśmy kończyli zawody na piątej czy tam na szóstej pozycji, ale ci dwaj Amerykanie mieli duży wkład o powrót drużyny do pierwszej ligi. Dlaczego Hancock odszedł? Hancock odszedł nie ze względu na jakiekolwiek ze strony klubu zachowania. Hancock został mistrzem świata, a Wrocław spadł z pierwszej do drugiej ligi. I Wrocław go zatrudnił na 2 lata. Kontrakt 2-letni, żeby go zatrzymać dla siebie. No a wtedy Wrocław, Atlas tam był głównym sponsorem, firma budowlana, i po prostu przebito nas gotówką, prawda? Ale zawsze utrzymywałem z tym Gregiem taki dość bliski kontakt. Pierwsze jego takie zaloty mu nie wyszły. Dopiero spotkał taką szwedzką panienkę, i z którą ma trójkę synów, imiona są Billburn, Bill i Carl. No i oni temu ojcu, już ten najstarszy chłopak, podejrzewam, że ma gdzieś około już 15 lat, on już w ostatnim Grand Prix pomagał mu w tym serwisie i w logistycznym przygotowaniu, no co Greg bardzo, bardzo doceniał. Zresztą jego rodzina bardzo go wspierała. Ja teraz już nie pamiętam dokładnie, czy to była jego mama albo babcia. Po każdym meczu przyjechaliśmy w Tarnowie czy w Zielonej Górze. Ona miała obliczany i dzwoniła do mnie, czy Greg wrócił do domu cały i nie ma żadnej kontuzji. Pamiętajcie, że to jest nasz chłopak z Kalifornii. I my trzymamy kciuki, żeby zawsze po zawodach szczęśliwie wrócił do domu. Także jego familia w tym niełatwym sporcie go bardzo, bardzo wspierała. No, super gościu. Panie Andrzeju, a czy na ten pierwszy kontrakt z Leszczyńskimi Biekami trudno było namówić Grega Hancocka? Czy on właściwie czekał faktycznie na taką propozycję z Polski? Powiem tak, że on był szczęśliwy, że ktoś z Polski się odezwał. Bo myśmy żadnej protekcji nie mieli w tym sensie. Tylko ja mówię, że ja tobie gwarantuję, że zawsze będzie wypłata po meczu, 15-20 minut po meczu. I te negocjacje, no trochę były, no bo myśmy trochę też walczyli, żeby po prostu to trochę obniżyć tą stawkę. No ale... ale już nie mieliśmy wyjścia, bo to dwa aspekty były tego. Dlaczego w Unii nie jeżdżą obcokrajowcy, jak w innych klubach niezłe punkty kręcą i tak dalej? Na co Unia czeka? Nie? Czy znowu mamy spice z ligi, coś takiego? No i wtedy te nazwiska brytyjskie czy amerykańskie też przysporzyły nam większą oglądalność, nie? I więcej pieniążków w klubie, no. A my w stosunku do obcokrajowców nie mieliśmy żadnych długów i tak dalej, bo świat żużlowy jest wbrew pozorom dość mały. Oni sobie wszystko w samolocie gaworzą, jak lecą do Polski na zawody i tak dalej, i znają się i mówią, a z tym klubem nie warto w ogóle
zaczynać, bo nie są słowni, nie płacą należycie i tak dalej. No ale ta współpraca układała się, ja bym powiedział, że dość wzorowo, nie? Nie było niepotrzebnych zgrzytów i tak dalej. Wielu, panie Andrzeju, kibiców, zwłaszcza tego młodszego pokolenia, nie pamięta czasów, kiedy wcale tak łatwo na Wyspy Brytyjskie nie latało się w tej z powrotem. Teraz mamy Poznań, mamy Wrocław. Jak od strony logistycznej na początku lat 90. Wyglądała sytuacja z dojazdem, dolotem Grega Hancocka na mecz? Na przykład, bo na ten pierwszy przyjazd do Leszna, gdzie były te negocjacje, myśmy w Berlinie czekali 6 godzin, bo Greg Hancock i Ronnie Corry lecieli Londyn, Berlin i były jakieś warunki, po prostu niepogoda, to myśmy co z Londynu albo Manchesteru jakiś samolot, to ciągle chodzili, bo służba lotnicza nam nie powiedziała, czy Greg Hancock i Ronnie Corry są i lecą do Polski. Ze względu na bezpieczeństwo pasażerów, oni dyskretnie nie mogli powiedzieć, kto znajduje się w samolocie. I my te 6 godzin w tym Berlinie ciągle czekali i w końcu przed 21 przylecieli i wreszcie byliśmy o 12. Czyli te sprawy logistyczne, te główne połączenia były między Berlinem a klubem sportowym. Dopiero potem i wejście do Unii Europejskiej, dopiero potem te przeloty do Warszawy były częściej i tak dalej. A poza tym teraz logistycznie jest o wiele łatwiej, bo niedziela należy do Polski, piątek i sobota Anglicy mają mecze u siebie, to logistycznie jest o wiele łatwiej i częstotliwość lotów jest dość duża. Czy były jakieś przygody związane z Gregiem Hancockiem, jakieś sytuacje? Sytuacje, bo nieraz jak żeśmy z tego Berlina do Leszna, pamiętam, w samochodzie, różnie tam były te kontrole graniczne i czasami obrzucano nasz samochód zwykłymi kamieniami, bo chcieli, żebyśmy się zatrzymali, nie? Tym autem. A ja mówię, gaz do dechy i jedziemy obojętnie co, nie? Bo nigdy nie wiedzieliśmy, co było powodem, żeby nas zatrzymać, nie? A tam dużo ludzi w tych lasach między Berlinem a Polską były te różne przestoje i tam też nieciekawi nieraz ludzie zatrzymywali się i też w niewłaściwych celach, nie? Kto dowoził z Berlina do Leszna Grega Hancocka? Czy to był jakiś jeden kierowca? Padliśmy potem też na taki pomysł, że jak na przykład Marek Lapiak często jeździł, jemu się podobało, że jego nazwisko jest wymienione przez speakera na zawody, czy albo w programie, żeśmy go umieścili jako niby, że bieg sponsorowany, a on zapłacił za to paliwo między Lesznem a Berlinem, nie? Także to tak się tak różnie kombinowało, bo nie byliśmy klubem aż tak zamożnym, prawda? A Ekstraliga wymagała, żeby mieć dobrych zawodników, musieli być solidnie opłaceni. Czy to były takie przyjazdy na przysłowiowy styk tuż przed meczem, czy raczej nie? W zależności, bo jak się czasami samolot opóźniał, no to było, ja pamiętam, Greg Hancock do Leszna, myśmy się spóźnili na mecz, to w czwartym biegu dopiero wystartował. 4 biegi żeśmy nie widzieli, bo to zamknięto przejazd, tam były różne takie rzeczy. Panie Andrzeju, ostatnie pytanie. Czy zaskoczeniem jest dla pana, że w piątek Greg Hancock oficjalnie ogłosił zakończenie kariery? Jeszcze z nim na ten temat nie rozmawiałem, ale może pogorszyła się sytuacja z jego żoną. No nie wiem dokładnie, nie chciałbym tutaj oceniać sytuacji, której dobrze nie znam, ale myślę i mam nadzieję, że no on tej zapowiedzi ukończenia kariery na pewno będzie we władzach Federacji Żużlowej, Światowej Federacji Żużlowej, albo zostanie takim trenerem, coachem
reprezentacji USA. On zresztą sam powiedział, jeśli chodzi o ocenę jego rodzinnej sytuacji, to mówił, że trochę przykro się stało, bo chciałby jeszcze, no ale po przemyśleniu tego może chce być lepiej zapamiętany jako człowiek, który na topie skończył, a był zawodnikiem, którego pokonać nie było łatwo. Greg Hengon pozdrawiam wszystkich fanów w Lesznie sportu żużlowego i mam nadzieję, że pewnego dnia się zobaczymy. Jest dumny z tego, że jego tablica Walei Gwiazd w Lesznie jest. I tyle leszczynianin, pan Andrzej Burtel. Przypomnijmy, między innymi za jego sprawą Greg Hancock trafił do Ligi Polskiej. Na jego pierwszym polskim klubem była właśnie Unia Leszno. A teraz coś o pitbajkach, sporcie jak najbardziej motorowym, z którego chętnie korzystają również żużlowcy. Żużlowiec Leszczyńskich Byków, Bartek Smektała, spotykamy się dziś no, przy okazji takiego treningu, może taki relaks na motocyklu żużlowym, ale nie na torze Stadionu Smoczyka, ani nie na żadnym innym, ale gdzieś tu na Wyrtepach w okolicach Rydzyny. Dokładnie tak, trening połączony z frajdą, z zabawą. Wiadomo, to są mniejsze motocykle, wyglądają jak krasowe, są dużo mniejsze, ale... Mówimy o pitbajkach. O pitbajkach, ale muszę się przyznać, że naprawdę ręce bolą. Także czyli to znaczy, że jest dobry trening. Dobry trening, pogoda sprzyja, no ciągnie was po prostu do tych motocykli. No i to jest taka namiastka, można powiedzieć, to co tutaj dzisiaj na tych pitbajkach. Oczywiście trzeba uważać. My mamy pracę do wykonania na innym torze oczywiście. Tutaj ja nie ukrywam, że przyjechałem dzisiaj, żeby troszkę się wjechać przed wyjazdem do Hiszpanii, tak? Także żeby tam potem na pojeździe na prawdziwym krosie nie było zakwasów. Ale tak jak mówię, tu też jest fajny trening. Bartek, no nie ma co ukrywać, jesteś gwiazdą tu dla wielu tych młodych ludzi, jesteś idolem, bo co chwilę ktoś przychodzi, zdjęcie sobie robi, rozmawia. Nie, no bez przesady, ale prawda jest taka, że bardzo dużo jest tutaj no, tych żużlowych fanów, poza tym większość próbuje swoich sił tutaj na tych pitbajkach, także fajna, miła atmosfera, jak to zawsze właśnie bywa. Czy to twój pierwszy taki dłuższy kontakt z pitbajkami, czy już w latach poprzednich też próbowałeś swoich sił na tych małych motorkach? W latach poprzednich nieco mniej, w tym roku no, z racji tego, że ta pogoda fajnie dopisuje, także jeżdżę ile się da. Wiadomo, w sezonie nie ma na to czasu, także trzeba korzystać zimą. Ale cieszyć może fakt, że tu no praktycznie takie dzieci, no nie wiem, 5-4-letnie też próbują swoich sił na pitbajkach. Być może przyszłość Unii Leszno nawet. Jakub Majszak, trener tych młodych, starszych i tych no już bardzo dorosłych miłośników motoryzacji, miłośników pitbajków. Kuba, spotkaliśmy się rok temu zupełnie w innym miejscu, też przy okazji gdzieś takiego treningu na tych małych motocyklach. Miejsce zmieniło się, ale też zmieniła się obsada, bo tu trudno policzyć chyba tych wszystkich, którzy kręcą te kółka, którzy skaczą, którzy próbują swoich sił na pitbajkach. Tak, dokładnie. Cześć Michał, witam wszystkich. Urosła ekipa, urosła i to znacznie. W zeszłym roku o tej porze było nas może kilkanaście osób, teraz już jest kilkadziesiąt. Są to osoby od praktycznie czwartego roku życia. Do górnej granicy wieku nie mamy. Także jeżdżą wszyscy. Jeżdżą żużlowcy, tak jak Bartek Smyk, Szymon Schlauderbach, Janusz Kołodziej. Też słyszałem, że gdzieś tam jeździ, akurat nie z nami, ale też ma pitbajka. I w Polsce też inni żużlowcy jeżdżą, do tego jeżdżą całe rodziny, jeżdżą dzieci, które marzą o tym, czy tam rodzice, którzy marzyli o tym, żeby jeździć na przykład na motokrosie, czy na żużlu, czy na motocyklach, to teraz ich dzieci też jeżdżą, potem oni sobie kupują też motocykle, także całe rodziny jeżdżą, no i jest nas coraz więcej, budujemy kolejne tory i no i co, bawimy się od rekreacji po zawodowstwo, można powiedzieć, takie w cudzysłowiu, bo też są organizowane zawody w mini motocyklach, gdzie te dzieci, które sobie trenują na mini motocyklach, mogą rywalizować, czyli wspieramy jakby tutaj rozwój fizyczny, psychiczny, no i się bawimy przede wszystkim. Ten tor teraz w Rydzynie, to taki docelowy?
To jest tor prywatny akurat. Mamy tory w Murkowie, w Rydzynie i w Lesznie. W Murkowie to jest tor, można powiedzieć, klubowy. Tam mamy wydzierżawione 5 hektarów, na którym mamy wybudowane kilka torów, ale tam można jeździć głównie od wiosny do jesieni. Tutaj w Rydzynie mamy takie warunki u pana Artura Michalskiego na ziemi prywatnej, na których można jeździć praktycznie całą zimę, gdyż jest bardzo duża wchłanialność ziemi, co pozwala jeździć praktycznie nam w całym okresie zimowym. Czy szykuje się jakaś liga może w Lesznie, jakieś takie rozgrywki? O, oczywiście, mam nadzieję, że do tego dojdzie, że będziemy robić tutaj mini zawody, że powstaną kolejne ośrodki, chociażby nawet w województwie leszczyńskim, gdzieś może w Kościanie, w Rawiczu, lub też nawet dalej Wrocław, Zielona Góra, Poznań, i będziemy sobie tutaj taką mini ligę tworzyć. To jest moje marzenie, to jest taki cel, żeby do tego doszło. Kuba, gdzie ci wszyscy, którzy chcieliby spróbować swoich sił na tych pitbajkach, mogą się zgłaszać? Zapraszam na Facebooka, na Instagrama, na stronę pitbike51. Tam jest dużo informacji, niezbędnych informacji, i tam są po prostu dane kontaktowe. Jeśli ktoś nie posiada tych mediów społecznościowych, to zapraszam na ulicę Święciechowską 81, gdzie mieści się siedziba klubu. Mamy tam 4 tory do próby jazdy na motocyklach. Wypożyczalnia jest serwis, także serdecznie zapraszam. Można też nabyć nowe motocykle. Dla każdego coś dobrego, że tak powiem. W tym roku pogoda sprzyja, bo praktycznie tej zimy nie było, no ale pitbajki mają to do siebie, że można praktycznie cały prawie rok jeździć. Tak, dokładnie. Jest to forma motocykla, którą można w bardzo prosty, szybki sposób przerobić na motocykl szosowy, czyli mamy wersję offroadową, tą, na której tutaj dzisiaj w Rydzynie korzystamy na torze. Jest wersja supermoto, czyli zakładamy do motocykla, do tej wersji offroadowej zmieniamy koła na asfaltowe. Dokładamy parę jeszcze elementów, takich osłon na kierownicę, i możemy jechać na tor asfaltowy. Dzisiaj mamy jednego kolegę, który właśnie jeździ w Kaliszu na torze kartingowym, trenuje już pod zawody supermoto. I do tego jeszcze są zawody organizowane czasami w Polsce gdzieś na mini torach żużlowych, gdzie właśnie tymi pitbajkami sobie starsze osoby startują na mini torach żużlowych. Taka forma rekreacji po prostu. Trzeba przyznać, że rodzice są też to bardzo mocno zaangażowani, powiedział tak po cichu, trochę wkręceni. Tak, wkręcają się bardzo mocno całe rodziny, już jeżdżą synowie, córki, mężowie, znaczy tatusiowie, mamusie, także całe rodziny. No właśnie, bo w przeciwieństwie do sportu żużlowego, tu panie też mają takie mocne zielone światło. Jak najbardziej. W motokrosie też jeżdżą panie, są mistrzostwa świata w motokrosie kobiet, gdzie kobiety sobie radzą naprawdę bardzo dobrze i to jest na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Także jak najbardziej na pitbajkach też zapraszamy serdecznie panie. Jest to bardzo, bardzo dobra forma rekreacji i, że tak powiem, zażycia troszeczkę adrenaliny, z tego względu, że te motocykle są mniejsze niż duży motocykl crossowy czy szosowy. Dlatego też osoby, które mają na przykład własne działalności, czy pracują w tygodniu, mają swoje zobowiązania, mają swoje obowiązki, z chęcią wybierają tą formę rekreacji, gdyż chcą jeździć na motocyklu. Jest to dostępne cenowo i jest to bezpieczne, a to myślę jest najważniejsze. Treningi w zasadzie przede wszystkim w weekendy, tak na sportowo, na motoryzacyjnie można spędzić weekend. No w tym okresie zimowym jesteśmy praktycznie zdani tylko na weekendy, gdyż te weekendy są wolne dla wszystkich, a mamy taką, a nie inną porę roku, gdzie w tygodniu bardzo szybko robi się zmierzch. No i przede wszystkim osoby, które pracują, no to praktycznie ta praca się kończy, jak już jest ciemno, no i nie mamy możliwości, żeby wspólnie jeździć. Także wybieramy tą formę rekreacji, tą formę spotkań tylko i wyłącznie weekendy w okresie zimowym, a w okresie letnim, no to już wybieramy sobie dni tygodnia i jeździmy praktycznie cały tydzień. Szymon Szlauderbach, młodzieżowy z leszczyńskich Byków. Spotykamy się nie na torze żużlowym, a na takim torze pitbajkowym, tak to nazwijmy, ale dziś się nie jeździsz. Dlaczego? No nie, no niestety jestem tutaj dzisiaj tylko w roli widza, bo byłem tydzień temu, właśnie tutaj pierwszy raz był bardzo, jest to bardzo super tor i naprawdę fajnie się jeździ, też na pewno fajny trening, bo ręce dostają w kość, ale dzisiaj niestety nie, bo tam wczoraj miałem małe problemy z motorem. Małe problemy z motorem wczoraj miałem i niestety jeszcze do tej pory nie jest to zrobione. Ale myślę, że jeżeli będzie pogoda, to w tygodniu kilka razy tutaj przyjadę. Ale przygoda z pitbajkami to taka fajna rzecz. Trochę zabawy, trochę ścigania, a przede wszystkim kontakt z motocyklem. Tak jest, jest to też dla mnie nowość, jak tutaj dla wielu osób, ale muszę przyznać, że na dużym krosie jest bardzo duża frajda, ale na pitbajku też jest duża frajda, bo
ten motor łatwiej się prowadzi, jest łatwiejszy w ogarnięciu i na pewno w miarę możliwości będę tutaj uczęszczał najczęściej jak się da. Czyli gdzieś tak jako kibic, ale można cię też tutaj spotkać na pitbike'u już w tych kółkach, w tych hopkach, górkach. Najważniejsze chyba, że jest kontakt z motocyklem, no i to też ta prędkość nie jest taka duża jak na motocyklu crossowym. No nie jest taka duża i też jest ten motocykl pitbike'owy o wiele mniejszy niż zwyczajny duży cross. I to też jest jakiś plus, bo przy jakimś upadku, jakiejś małej wewrotce, z reguły zdarza się, że nic sobie nie robimy, bo wiadomo, prędkości nie ma takiej wysokiej i też te zakręty i górki są o wiele mniejsze. Z żużlowców jesteś ty, jest Bartek Smektała, czy ktoś tu jeszcze z tych leszczyńskich żużlowców, czy z innych zawodników również pojawia się? Jest tutaj też wielu moich prywatnych kolegów, ale też wiem, że tutaj Daniel Kaczmarek czasem przyjeżdża. Ja jeszcze go nie spotkałem, ale wiem, że tutaj czasem bywa. Jest tu brat Tofika, Tobiasza Musielaka. Na pewno taka też żużlowa rodzina też się tutaj znajduje. Jeden z tych bardzo młodych miłośników pitbajków? Kuba Berszyk. Od jak dawna jeździsz na takim małym motocyklu? No, od roku. A ile masz lat? 7. 7 lat, czyli zaczynałeś bardzo młodo. To taka pasja. Kto cię wciągnął w te pitbajki? Czy sam znalazłeś może te motocykle gdzieś na przykład na YouTubie gdzieś? Nie, raczej tata mi zrobił na imieniny albo urodziny rok temu chyba, taką niespodziankę, nie pamiętam. Słyszałem, że nie mogłeś już wytrzymać, że bardzo stęskniłeś się za tymi jazdami. No tak, właśnie to jest prawda, bo dawno nie jeździłem, bo dopiero chyba 3 tygodnie temu jeździłem. Teraz pogoda sprzyja, no i w sumie tak rodzinnie z mamą, z tatą spędzacie niedzielę w Rydzynie. Tak. Jak ci się dzisiaj tutaj jeździ? Dobrze, ale trochę jest tor źle zrobiony, bo no po prostu tam jest mokro i trochę trudno jak po dłużej jechać. Jakim sprzętem dysponujesz? Bo strój masz taki bardzo profesjonalny. Nie, no tata mi załatwia, bo pracuję w firmie. Ale motocykl jest dobry, tak? Tak, od gwiazdora dostałem. Oj, to bogaty gwiazdor był. No, był, no ale jeszcze PlayStation 4 mi przyniósł, no dużo, długo będę wymieniał. Specjalnie pisałeś do gwiazdora o taki motocykl? Specjalnie, bo motoru nie miałem, zbieraliśmy, no ale musiałem dołożyć gwiazdorowi. Kolejny z miłośników pitbajków? Antoni Michalski. Ile masz lat? 13. Od jak dawna jeździsz na tych małych motorkach? Mniej więcej pół roku, trochę, może minimalnie więcej. Czy to taki wstęp może do kariery żużlowej? Nie powiem, mam nadzieję, że kiedyś zrobię karierę żużlową, ale jeszcze wszystko się okaże. Czyli początek tu, ale wiem, że też startujesz w speedrowerze. Tak, startuję w speedrowerze, były już pierwsze sukcesy. No i jeżdżę też na MTB, na rowerach górskich, także mam nadzieję, że w którymś sporcie mi wyjdzie w miarę dobrze. A jak na razie, w którym ci najlepiej idzie? W speedrowerze, tak? No w speedrowerze jednak jeżdżę najdłużej i mam w sumie jako jedyne sukcesy tam, bo w sumie tak naprawdę tylko dlatego, że jeżdżę dłużej tam. A tu, jeżeli chodzi o pitbajki, mówisz pół roku, jak trafiłeś na ten tor, jak trafiłeś do tych małych motocykli? Trafiłem dzięki właśnie speedrowerowi przez innych zawodników, którzy również jeździli na pitbajkach. Czyli co, połknąłeś bakcyla? Tak, połknąłem bakcyla. Ta niedziela taka spędzona na sportowo, no rozumiem, że nie jesteś tu sam. No nie, no jak widać jest więcej osób, bardzo dużo. Lubię spędzać tak weekendy, niedzielę. Jest to dla mnie po prostu frajda z tego, że mogę sobie pojeździć. Wspiera tutaj się dzisiaj rodzina? Tak, dzisiaj jest ze mną tata, ale cała rodzina mnie wspiera w tym sporcie i innych sportach. Tata też próbował swoich sił na pitbajkach, czy...? Tak, tata również jeździ, ale tylko hobbystycznie. No a ty planujesz jakieś takie zawody w tych pitbajkach, czy inne? Tak, planuję zawody. Mam nadzieję, że jeżeli pojadę, że uda mi się coś zdobyć. A co ze sprzętem? Sprzęt jest bardzo dobry, bardzo fajnie się jeździ na nim. A marzysz o jakimś takim lepszym motocyklu, czy ten wystarczy? Na razie ten wystarcza, aczkolwiek na koniec sezonu przesiądę się raczej na mocniejsze motory. A co z żużlem? Zostawiasz to na później? Żużel, jeżeli przyjdzie okazja w międzyczasie, to na pewno spróbuję.
A zdjęcia z tego pitbajkowego szaleństwa, z tego pitbajkowego toru, na którym można spotkać i obecnych, i być może przyszłych żużlowców Unii Leszno, może nie tylko Unii Leszno, znajdziecie Państwo na portalu regionu sportlk.pl. Jeszcze jedna dzisiejsza informacja, już oficjalna. Piotr Świderski, Rawiczanin, nie będzie w tym sezonie trenerem Beniaminka Ekstraligi Rowu Rybnik. I to tyle w dzisiejszym magazynie żużlowym. Dziękuję Państwu za uwagę i tradycyjnie do usłyszenia za tydzień o zwykłej porze. Magazyn żużlowy. Każdy poniedziałek od 18.15 wyniki, statystyki, rozmowy, przegląd prasy żużlowej i konkursy. Reklama. Żużlowych emocji fanom czarnego sportu dostarcza wyłączny sponsor magazynu żużlowego, dealer samochodów Peugeot, firma B&B. W B&B czeka pełna gama samochodów Peugeot, osobowych i dostawczych, oryginalne części i profesjonalny serwis, najwyższej jakości usługi blacharskie i lakiernicze dla wszystkich marek. B&B. Zapraszamy do salonu i serwisu w Lesznie przy ulicy Poznańskiej 27 oraz do serwisu w Gostyniu, ulica Poznańska 33. Sport żużlowy na antenie Radia Elka wspiera Apart Hotel, apartamenty Leszno przy ulicy Niepodległości 5, www.apartamentylesno.com. Reklama.